Witam serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj treść Biblii od A do Z, kolejna część, kolejna litera. Dzisiaj mamy literę O i pod literą O mamy temat Ojca, czyli O jak Ojciec. Oczywiście mówimy tutaj o Ojcu w kontekście Bożym, a więc nie mówimy o własnych rodzicielach. Nie mówimy o jakichkolwiek przywódcach religijnych, którzy tak się mianują, każą się nazywać, ale mówimy o Bogu jako Ojcu. A więc dzisiaj tą kwestię sobie chcemy wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób, jeszcze raz, które nie znają Słowa Bożego, a nawet ci, którzy w jakiejś formie znają, często nie mają pojęcia, kim naprawdę jest Bóg Ojciec. Więc jedną z pomyłek jest to, że Bogiem, jedynym Bogiem jest Jezus Chrystus, no i że On to jest i Ojcem, i Synem, i wszystkim w jednym. No nie jest to prawda. W świetle biblijnym Biblia przedstawia nam Jezusa Chrystusa, owszem, jako Boga, jako Stwórcę wszystkiego, jako Tego, który był w kształcie Bożym, zanim przyszedł tutaj na ziemię. Ale też mówi nam o tym, że Jezus Chrystus ma nad sobą Ojca. I to właśnie ten Ojciec jest naszym Bogiem i jest naszym Ojcem. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu, bodajże gdy chciała Go dotknąć, poznała Go, chciała Go dotknąć bodajże Maria Magdalena, jeśli dobrze pamiętam. Jezus powiedział jej, by Go nie dotykała, dlatego że nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Samo to już nam wskazuje, że nad Panem Jezusem Chrystusem jest Ojciec. Zresztą, skoro On jest Synem, no to rzecz oczywista, że ma nad sobą Ojca, a nie jest Synem i Ojcem w jednym. Jezus powiedział, że idę do Boga waszego i Boga mojego. Idę do Ojca waszego i Ojca mojego, więc te słowa są jak najbardziej tego dowodem. Pomimo tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to mówi, że ma nad sobą Boga. Oczywiście jest to zamienne, jak mówiliśmy w liście Hebrajczyków, Bóg Ojciec nazywa Synem, Syna również Bogiem oraz Panem. Ale przede wszystkim to, że idę do Ojca mojego i Ojca waszego. A więc właśnie, wielokrotnie słyszę gdzieś jakieś nie do końca zrozumienie tej kwestii. Nazywanie właśnie Pana Jezusa Chrystusa Ojcem. Modlenie się do Jezusa Chrystusa jako nasz Ojcze w niebie. Nawet modlitwa pańska, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje i tak dalej. Wielu mówi, że dotyczy to Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie. Jeszcze raz, dotyczy to Boga Ojca. Kim więc jest Bóg Ojciec? Jak to wytłumaczyć? Jak to ugryźć? Bo skoro przecież, jeżeli jest Bóg Ojciec, no to kim jest Syn? Powiedzmy więc sobie w ten sposób od początku. Boga Ojca już w Starym Testamencie Biblia nazywa właśnie Stwórcą wszystkiego. To Bóg Izraela, ten, który objawił się Mojżeszowi w krzaku gorącym, Abrahamowi i wszystkim innym sługom Bożym. Jak Bóg Ojciec ma na imię? Jak wiemy, czy nie wiemy, w języku hebrajskim, starohebrajskim, nie było samogłosek, czyli A, E, O. Tego wszelki zapis był współgłoskowy, a więc zapis imienia Bożego, który znajdujemy w Słowie Bożym w Starym Testamencie, to J-H-W-H. J-H-W-H to tak zwany tetragram hebrajski. No i z tego imienia dzisiaj wiele osób ma problem z tym, jak nazywać Boga, no bo skoro odjęte zostały samogłoski, jak Boga nazywać. Oczywiście wielu używa formy JHWH. Inni uważają, że nie jesteśmy w stanie sprecyzować imienia Bożego, dlatego najlepiej nazywać Go po prostu Ojcem. Ale wiele innych osób posługuje się tymi dwoma, albo jednym z tych dwóch form imienia Bożego, a więc Jehowa, po dodaniu chociażby samogłosek słowa Adonai albo Elohim, to w języku hebrajskim oznaczają Boga, co przemawia za formą Jehowa,
Między innymi imię Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście w hebrajskim języku Pan Jezus to nie Jezus, ale Jehoszua, Jehoszua. Jak wiemy, w imieniu Jezus jest imię Boże. A więc połowa imienia Bożego, Jehoszua, oznacza Bóg jest zbawieniem. To pochodna imienia Jozue, dokładnie w zapisie hebrajskim Jehoszua. A więc jak widzimy Jehowa, bardzo prawdopodobne, ale mamy też formę Jahwe, chociażby w słowie Hallelujah, tak? Hallelujah. Mało osób, czy dużo osób nie wie, że Alleluja to właśnie skrót od Hallelujah, a te Jah jest skrótem właśnie formy imienia Bożego Jahwe. Dlatego Hallelujah oznacza chwalcie Jahwe. Jaką formę używasz, jaką chcesz używać, jest to w Twojej gestii. Ja nie mam problemu żadną z tych trzech wersji, aczkolwiek sam osobiście używam formy Jahwe, by nie utożsamiać się z pewną organizacją, która nosi na sobie imię Boże, albo być jakkolwiek utożsamiany z tą organizacją. Dlatego dla mnie jak najbardziej forma Jahwe jest do przyjęcia. Jezus Chrystus nie jest Ojcem, dlatego że na ziemi spełniał wolę swojego Ojca, nie mógł być więc Ojcem. To Jezus Chrystus modlił się w wielkim błaganiu w łzach, a Jego krople spadały na ziemię w wielkości kropel krwi, w skrajnym stresie, kiedy przed swoją śmiercią modlił się do Ojca, by zabrał od Niego ten kielich, ale nie by moja wola się działa, ale Twoja. Nikt tak nie może mówić w odniesieniu do siebie samego. W życiu Jezus Chrystus by się tak nie modlił, gdyby nie miał nad sobą Ojca, do którego właśnie te błagania zanosił. Co więcej, umierając na krzyżu, prosił Ojca, by nie policzył grzechów tych, którzy Go zabijają, bo nie wiedzą, co czynią. Całe Słowo Boże mówi nam, pokazuje nam również obraz Abrahama i Izaka, który miał złożyć swego syna na ofiarę, jako wzór, jako pierwowzór, jako obraz Ojca, Boga Ojca, Boga Jahwe, który złożył swego syna Jezusa Chrystusa na ofiarę za wszystkich ludzi, którzy Go uznają. Jezus Chrystus często mówił o swoim Ojcu, nigdy nie stawiał się na równi z Ojcem, chociaż jest Bogiem, tak jak i Ojciec. Właśnie, w takim razie kim jest Jezus Chrystus? Jak najbardziej jest Bogiem, ale jest podporządkowany swemu Ojcu. Jezus Chrystus nie może być kimś innym, dlatego że tytuł Boga by do Niego, nie można by Mu takiego tytułu dawać. Jednak Słowo Boże w wielu miejscach nazywa Jezusa Chrystusa bezpośrednio Bogiem. Sam Chrystus na ziemi powiedział, że Ojciec mój w niebie jest większy niż ja. O co tutaj chodzi? A więc czy Jezus Chrystus jest mniejszej mocy? Czy jest mniejszy, czy jest półbogiem? Tak? Jeszcze raz chcę podkreślić, że całe Słowo Boże mówi, że cześć należy się tylko Bogu. Nie można czci oddawać nikomu innemu, ani niczemu innemu, to już mówiliśmy. A skoro Słowo Boże mówi nam, że całe niebo daje cześć Bogu i, czyli drugiej osobie, Barankowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, to wiemy, że musi chodzić o tego jednego Boga. Jak to zrozumieć? Chociaż dwie osoby. O Duchu Świętym powiemy kiedy indziej. Otóż najlepszym przykładem i zrozumieniem tego jest to, co napisał apostoł Paweł. Paweł mówiąc o małżeństwie, opisał nam bardzo dobrą zasadę, by zrozumieć zwierzchnictwo Boga Ojca nad synem. Otóż Paweł napisał, że głową każdej kobiety jest mąż, a głową każdego męża jest Chrystus, a głową Chrystusa jest Bóg, właśnie Bóg Ojciec. Jak to zrozumieć? Otóż małżeństwo, mąż i żona, według Biblii, gdy łączą się węzłem małżeńskim, stają się jednym ciałem. Ale czy to oznacza, że powstaje jedna osoba? Oczywiście, że nie. Ale żyją razem, działają razem we wszystkim jak jedno. I chociaż są sobie równi, bo kobieta i mężczyzna są tego samego gatunku, a więc kobieta nie jest pod człowiekiem, czy odwrotnie, to jednak Biblia mówi, że żona powinna być podporządkowana swemu mężowi. A więc nie odbiera to jej niczego w jej człowieczeństwie, w randze. Taka jest jej po prostu rola w małżeństwie, by się jej dobrze działo, by się mężowi dobrze działo oraz dzieciom.
taka jest zasada zwierzchnictwa, jeżeli tak to wygląda, jeżeli mąż kocha żonę, traktuje ją jak własne ciało, pielęgnuje, troszczy się, a żona jest mu wtedy podporządkowana, to nie znaczy, że robi z siebie niewolnika, jest mu po prostu podporządkowana jego decyzją, daje mu prowadzić rodzinę i tak dalej. To wszystko współgra w tym małżeństwie, taki jest wzór. I właśnie ten wzór Paweł przenosi na ojca i syna. Głową Jezusa Chrystusa jest Bóg, Bóg Ojciec. Więc tak jak Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus jest boskiej natury, stworzył wszystko, przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Całe niebo daje Mu cześć, w przyszłości odda Mu cześć cała ziemia. To jednak głową Jezusa Chrystusa jest Bóg Ojciec. Na zasadzie tego samego zwierzchnictwa, jak mąż i żona, chociaż są równi, to żona jest podporządkowana mężowi. Tak samo, chociaż syn i ojciec są równi w boskości, to syn jest podporządkowany ojcu. Biblia mówi w opisie również, że gdy plan Boży dojdzie do swojego finału, a więc gdy wszystko zostanie przywrócone do takiego stanu, jaki Bóg zamierzył, całą władzę, którą dzisiaj ma syn, odda ojcu, by ojciec był wszystkim we wszystkich. Jednakże nie znaczy to, że Jezus Chrystus przestanie być Bogiem. Bardzo wyraźnie czytamy w Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, czy też w 5 rozdziale, że ojciec i syn wszyscy dają mu cześć i razem królują na tronie na wieki wieków. Więc nie na okres tysiąca lat, o którym mówiliśmy, milenium, czyli czasu panowania Jezusa na ziemi, w przyszłości, ale na wieki wieków. Mają dzielić tron, mają dzielić władzę, zawsze syn będąc podporządkowany ojcu. To poseł pisze nam tam, że mówiąc, że wszystko zostało podporządkowane synu, oczywiście nie ojciec. Bardzo wyraźnie tam podkreśla, że nie mówimy tutaj o podporządkowaniu ojca pod syna. Jednakże jeszcze raz Biblia właśnie naucza w drugą stronę. To syn, pomimo boskości, pomimo wszystkiego, jest podporządkowany ojcu nawet dzisiaj, gdy dana jest mu wszelka władza w niebie i na ziemi. Wszystko jest robione ku czci Boga Ojca, Boga Jahwe. Taki jest porządek, taki jest opis biblijny. Nie ma ojca bez syna, nie ma syna bez ojca. Dzisiaj dla nas postawiony jest Jezus Chrystus jako ten godny wszelkiej chwały, boskiej chwały, ale nie zapominajmy, że mamy nad sobą ojca. Dlatego też Chrystus zapytany, jak się mamy modlić, powiedział prosty wzór. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego, wybacz nam nasze przewinienia, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Nie kuś nas, czy nie prowadź nas do złego, ale zbaw nas od złego. Cała modlitwa, ta, którą znajdujemy w Mateusza 6 rozdziale. Jezus Chrystus mówi nam o modlitwie do swego Ojca, do naszego Ojca. W tej zasadzie, której powiedział, idę do waszego Ojca, mojego Ojca, do waszego Boga, mojego Boga. To jest bardzo prosta zasada. Dlatego najlepszym sposobem modlitwy jest modlitwa do Ojca przez Syna, czyli w imię Jezusa Chrystusa, a wszystko dzieje się to w mocy Ducha Świętego. Nie możemy z Bogiem prowadzić rozmowy przez modlitwę bez udziału Ducha Świętego. Że jak widzisz, w tej modlitwie, w tym wzorze modlitewnym bierze udział zarówno Ojciec, jak i Syn i Duch Święty. I to jest najbardziej poprawna modlitwa, jaką możesz prowadzić, jaką możesz stosować. Do Ojca przez Syna, naszego jedynego pośrednika, arcykapłana Jezusa Chrystusa. W mocy Ducha Świętego jest to jedynie możliwe. Oczywiście pewien problem polega na tym, że w Izajasza 9 rozdziale, 5-6 wersecie Jezus Chrystus jest nazwany Ojcem Wieczności. To nie znaczy, że Jezus Chrystus jest Ojcem, o którym powiedzieliśmy. Chrystus jest Ojcem Wieczności, dlatego że swoją śmiercią, swoją ofiarą stał się dla nas po raz kolejny, można powiedzieć, ojcem, dlatego że dzięki temu my możemy mieć nadzieję żywą na życie wieczne, możemy być zrodzeni z Ducha Bożego.
I to wszystko jest możliwe. Dlatego Chrystus przez swój czyn, przez swoją śmierć stał się Ojcem wieczności. Ale jeszcze raz, nie czyni to z Niego Boga Ojca. Jest to jedynie tytuł. Tytuł, który ma, tak jak Książę Pokoju. Tak jak właśnie Ojciec Odwieczny, Bóg Mocny. To są tytuły, prawda? Jednak jeszcze raz, jeżeli podkreślając cały temat, Bogiem Ojcem jest Bóg Jahwe, czy Jehowa, czy JHWH, jak wolisz. Jego Synem jest Jezus Chrystus. Oboje wchodzą w skład jednego i tego samego Boga. Jeżeli ci to trudno zrozumieć, to jeszcze raz wyobraź sobie tą zależność jednego ciała, mężczyzna i kobieta. Jan również opisał Jezusa w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii w 18 wersecie jako jednorodzonego Syna, który jest na łonie, czy w łonie swego Ojca. By dobrze nam to przedstawić, to tak jak widzisz kobietę w ciąży, widzisz jedną osobę, ale w niej jest druga, jest dziecko. Bądź bliźniaki, czyli mamy trzy osoby, ale wciąż widzisz jedną. Z Bogiem jest tak samo, pamiętajmy o dwóch rzeczach, jeżeli trudno nam to zrozumieć. Bóg nie jest podobny do niczego, co stworzył. Wszystko, co jest stworzone i zasady, które znamy, są stworzone przez Boga, ale Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg nie wygląda tak jak Jego stworzenia. Bóg wszystko stworzył, dlatego pamiętajmy o tym, że mamy dwie, a właściwie trzy osoby Boże, Ojciec, Syn, Duch Święty, ale każdy z nich to osobna osoba, chociaż wchodzą w skład tego samego Boga. Jak to zrozumieć, skład tego samego Boga? Jeszcze lepiej, chociażby poprzez rząd. Jeden rząd, który działa nad danym krajem, daje te same zasady, te same prawa. Odnosi się wszystko do jednego rządu, w który w skład może wchodzić na przykład prezydent, druga osoba wiceprezydent, trzecia osoba minister. Czy mówimy o trzech rządach? Nie, mówimy o jednym rządzie, w skład którego na przykład wchodzi tych trzech osób. Tak samo możemy pojmować Boga. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty jako osoby boskie, ale to trzy odrębne osoby. Jednak nie mówimy o trzech bogach, dlatego że jest to jeden rząd, jest to jednomyślność, jest to jedno działanie. Tak, jeszcze raz za przykładem tego męża i żony jako jedno ciało. Ale przecież mówimy o dwóch osobach. A więc tak jest wytłumaczenie, mam nadzieję, powtarzając to kilka razy, bo lubię to stosować. Zakoduje się to w głowach wielu osób, bo jeżeli mówimy coś raz, nie zawsze zostaje to w podświadomości, nie zawsze zostaje to zrozumiane. Ja lubię powtarzać, by ta sytuacja dobrze się przyjęła. Bardzo Wam dziękuję. Więc dzisiaj był temat o jak Ojciec. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę błogosławieństwa.